Witam moi drodzy bardzo serdecznie na kanale Gotowanie z robotem kuchennym Kobo. Dzisiaj będzie trochę inaczej niż zwykle. Nie będzie gotowania, nie będzie przepisu. Przygotowałam dla Was taki krótki film instruktażowy, ponieważ dostaję ostatnio sporo wiadomości z pytaniami, jak funkcjonuje ten robot, jak ustawić pewne funkcje, czy można gotować również poza przepisami wbudowanymi. Postaram się zatem rozwiać Wasze wątpliwości. Zatem zachęcam do obejrzenia filmu i jak zawsze zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Robot Kobo 7 składa się z tych elementów, które tutaj widać. Mamy tutaj naczynie do gotowania na parze. To naczynie jest dwupoziomowe. Możemy sobie na każdym z tych poziomów położyć produkty i jednocześnie będzie się to gotowało. Mamy tutaj garnek. Oczywiście pokrywę z uszczelką. Garnek jest o pojemności rzeczywistej 2,5 litra, o pojemności roboczej 2 litrów. Jest tutaj podziałka, która nam mówi o maksimum, czyli ponadto nie zapełniamy garnka. Pozostałe elementy to jest miarka. Miarka służy nam również do odmierzania płynów. I teraz przy miksowaniu miarkę sobie zakładamy i przekręcamy. Natomiast przy gotowaniu na przykład zupy miarkę sobie tylko tak nakładamy na górę. Poza tym mamy koszyczek. Koszyczek wykorzystujemy naprawdę na wiele sposobów. Pierwszy sposób jest to włożenie koszyczka do garnka. I tutaj sobie na przykład można dać ziemniaki lub inne warzywa, również mięsa, w zależności od przepisu. Zamykamy i mamy koszyczek w środku. Koszyczek służy również jako sitko, na przykład przy odcedzaniu zawartości. Pomagamy sobie wtedy łopatką i wylewamy zawartość garnka. I kolejna, ostatnia funkcja koszyczka. Kładziemy go na górę, na przykład jak gotujemy zupy, żeby nam zawartość nie wykipiała. Wkładamy koszyczek na górę i zupa się gotuje. Kolejnym elementem, który otrzymujemy razem z robotem Kobo 7, to jest osłona noży. Osłonę noży wkładamy na noże i w ten sposób możemy sobie przygotowywać w naczyniu na przykład dania sous vide, czyli w woreczkach foliowych, żeby nam tutaj się nie uszkodziła zawartość. Tak samo możemy przygotowywać na przykład ziemniaki, wtedy już gotujemy je bez koszyczka, czy każda inna potrawa. W zestawie mamy również motylek. Ten motylek wkładamy sobie do naczynia miksującego. On jest niezbędny przy ubijaniu piany z białek, jak również przy ubijaniu bitej śmietany. W niektórych przepisach również wykorzystujemy taki motylek. Po prostu w trakcie gotowania miesza się zawartość garnka. Otrzymujemy również łopatkę, która nam służy do zgarniania zawartości garnka w dół. Jak już mamy tutaj garnek wyciągnięty, omawiamy sobie poszczególne elementy, to chciałam Wam też pokazać, jak w bardzo prosty sposób wyjąć noże ze środka. Na przykład jak mamy bardzo mocne zabrudzenie, trzeba umyć, żeby, że tak powiem, żeby się nie skaleczyć, wyciągamy te noże bez żadnego problemu. Wystarczy przekręcić spód naczynia i noże już mamy wyjęte. Możemy sobie taki garnek doczyścić bez problemu. Jest również funkcja czyszczenia w Kobo 7, o której Wam później powiem. I zakładanie tych noży odbywa się dokładnie tak samo, tyle że w odwrotną stronę. I gotowe. I teraz przechodzimy już do uruchomienia robota Kobo 7. Najpierw wciskamy przycisk z boku. I teraz uruchamiamy robot kuchenny. W robocie Kobo 7 mamy 7-calowy ekran dotykowy, który naprawdę jest bardzo prosty w obsłudze. Tutaj, żeby ustawić sobie funkcję, wciskamy w lewym górnym rogu kwadraciki i
przechodzimy do menu, w którym mamy do wyboru jak używać, poradnik bezpieczeństwa i ustawienia. Wciskamy sobie pierwszy, jak używać. Mamy tutaj poradniki o temperaturze, w jakiej temperaturze przygotujemy dany przepis, dane posiłki. Cofnij. Poradnik o prędkości, w jakich prędkościach przygotujemy dany przepis. Mamy tutaj podstawową instrukcję obsługi. I na końcu jest informacja, tutaj dane o robocie oraz telefon kontaktowy do producenta. Wychodzimy z tego menu i przechodzimy do poradnika bezpieczeństwa. Tutaj mamy opisane wszystkie zagrożenia oraz środki ostrożności. Przewijamy sobie tutaj palcem w prawo. I przechodzimy do ustawień. W ustawieniach mamy naprawdę bardzo duży wachlarz możliwości. Zaczynamy od jasności ekranu, taki jak Wam odpowiada. Kolejny jest wybór języka. Tych języków tutaj jest naprawdę sporo do wyboru. U mnie jest wybrany język polski. Przechodzimy do zakładki Wi-Fi. Tutaj nam się na ekranie pojawiają wszystkie dostępne sieci Wi-Fi. Wybieramy tą tutaj, która jest nasza. Logujemy się i robot już jest podpięty do sieci Wi-Fi. Ustawiamy sobie ustawienia jednostki, czyli czy według stopni Celsjusza, czy według Fahrenheita, tutaj nam się ma wyświetlać informacje. Głośność też taka, która Wam odpowiada. Bardzo prosto sobie tutaj można to ustawić. Ustawiamy czas i datę. Mamy rok, mamy miesiąc. Wszystko robimy palcem na ekranie. Bardzo prosto można sobie tutaj te ustawienia wprowadzić. Teraz mamy tryb uśpienia, czyli po jakim czasie robot się wyłącza od momentu, kiedy już przestajemy na nim pracować. U mnie to jest akurat 15 minut. Aktualizacja systemu. Jeśli robot jest podpięty do sieci Wi-Fi, pobiera sobie automatycznie aktualizację. Wyświetla nam się wtedy komunikat, że jest aktualizacja najnowsza. Wciskamy przycisk aktualizuj. I mamy już ją wprowadzoną do robota Kobo 7. To samo dotyczy również aktualizacji bazy przepisów. I ostatnim możliwym elementem do wyboru jest rozmiar czcionki. Ja mam ustawiony taki średni rozmiar. Możemy sobie ustawić albo rozmiar mały czcionki, albo rozmiar duży czcionki. Jeśli te wszystkie ustawienia mamy już wprowadzone, wychodzimy z menu ustawień. Wchodzimy do ekranu głównego i tutaj mamy możliwość szybkiego dostępu również do funkcji ustawień. Czyli możemy sobie tak samo poustawiać Wi-Fi, głośność i tak dalej, to co Wam wcześniej pokazywałam. Oprócz tego mamy jeszcze dostęp do wagi. I mamy minutnik z dokładnością do sekund. I wchodzimy do bazy przepisów. W bazie przepisów przepisy mamy ustawione według alfabetu. Jak również mamy je ustawione według kategorii przepisów, czyli są podzielone na przykład na ciasta, dania główne, dania obiadowe. I tutaj mamy jeszcze dużo innych możliwości przepisów. Również mamy przepisy bezglutenowe, surówki, sałatki. Wchodzimy w dany przepis i teraz mamy możliwość podglądu tego przepisu, czyli jakie składniki będą nam potrzebne i poszczególne etapy tego przepisu krok po kroku. Jeśli chcemy już wejść konkretnie do tego przepisu, wciskamy OK i przechodzimy tak samo przez te kolejne etapy, krok po kroku. Wychodzimy z przepisu. I teraz tutaj mamy również, oprócz wszystkich przepisów, mamy również funkcję czyszczenia, czyli funkcja mycia misy. Najpierw możemy ją sobie zobaczyć na podglądzie, tak jak każdy inny przepis, czyli wlewamy wodę, odrobina płynu do naczyń.
i przez 1,5 minuty na najwyższych obrotach robot nam dokładnie czyści misę. Na końcu wystarczy ją przepłukać wodą. Jeśli misa jest bardzo mocno zabrudzona, to tak jak Wam pokazywałam, można wyjąć noże i ją po prostu doczyścić. Oprócz przepisów tutaj wbudowanych, mamy możliwość również przygotowywania przepisów własnych. Wchodzimy zatem do ekranu głównego i tutaj mamy tak. Możemy sobie ustawiać czas albo kręcąc gałką, albo robić to ręcznie na ekranie. To samo dotyczy temperatury. Maksymalna temperatura to jest przy smażeniu 160 stopni. Mamy również wolne gotowanie, gotowanie na parze. A tutaj sobie ustawiamy obroty od 0,5 aż do 10. Robot ma również funkcję obrotów wstecznych. I teraz przechodzimy do takich szybkich funkcji. Mamy tutaj pierwszą funkcję, mycie wstępne. One trwa 5 minut, ale można je zastąpić tym szybkim myciem 1,5-minutowym. Mamy tutaj funkcję podgrzewania, czyli na przykład można w tej funkcji sobie przygotować wodę na przykład na zieloną herbatę, gdzie ta temperatura jest niższa. Wybieramy sobie, do jakiej temperatury robot ma nam podgrzać zawartość garnka i po prostu podgrzewa i na końcu jest sygnał dźwiękowy, że zakończył podgrzewanie. Mamy tutaj gotową funkcję blendowania zupy, w której obroty będą automatycznie rosły. Ważne jest, żeby podczas blendowania miarka była założona do góry otworem lub żeby otwór był przykryty koszyczkiem. Tutaj mamy funkcję wyrabiania ciasta. Z automatu jest przypisane 8 minut, ale są ciasta, które można wyrabiać dłużej lub krócej. Zatem wszystko sobie ustawiamy na ekranie. Funkcja ciasta jest już ustawiona automatycznie. Jest również funkcja termosu. Maksymalnie przez 720 minut robot będzie załączony i będzie trzymał ciepło w garnku. Funkcja wolnego gotowania jest ustawiona standardowo na temperaturę 50 stopni. Ale można sobie również tą temperaturę zwiększyć do tej, która nam jest potrzebna. Czas również można sobie zwiększać lub zmniejszać. Można to również zrobić palcem na ekranie. Mamy tutaj funkcję sous vide, czyli wolne gotowanie. Wtedy zakładamy osłonę noży, o której Wam wcześniej mówiłam. I teraz również w zależności od tego, co gotujemy, to sobie ustawiamy i temperaturę, i czas. Od 45 stopni temperatura, a czas dowolny. Robot ma również funkcję smażenia. Temperatura jest ustawiona automatycznie, natomiast czas, jak w każdej innej funkcji, możemy sobie ustawiać dowolnie. Mamy również gotowanie na parze. Czas jest dowolny. Natomiast temperatura jest ustawiona automatycznie na 120 stopni. I teraz jeszcze mamy funkcję fermentacji. Też sobie czas ustawiamy taki, jak jest nam potrzebny. I temperaturę tutaj w tej funkcji możemy sobie również ustawić dowolną. Zatem widać, że poza bazą przepisów budowaną, a tych przepisów już jest ponad 1500, możemy ten robot wykorzystywać codziennie w przygotowaniu po prostu posiłków. I teraz jeszcze pokażę Wam, jak dodawać dany przepis do ulubionych. Na przykład wciskamy sobie pierwszy dowolny przepis, sorbet z mango. Mamy tutaj takie malutkie serduszko. Wciskamy to serduszko i automatycznie ten przepis już pojawi nam się w zakładce ulubionych przepisów. Mamy tutaj lupkę. Wciskając tą lupkę w wyszukiwarce możemy sobie znaleźć dowolny przepis. Na przykład chcemy coś przygotować z arbuza, więc wpisujemy arbuz. OK. I tutaj nam się pokazują wszystkie przepisy, które mają w nazwie coś z arbuzem. Czyli akurat mamy arbuzowo-truskawkowy koktajl, mamy tutaj arbuzowy koktajl mrożony i mamy
inne przepisy z wykorzystaniem arbuza. To samo dotyczy każdego innego słowa. Na przykład mamy sezon na truskawki, więc pisujemy truskawki. Wystarczy pisać truskawy. I mamy wszystko, co w robocie Kobo 7 występuje z nazwą w przepisie z truskawkami. Jak widzicie, jest tych przepisów naprawdę sporo. Jest tutaj ogromny wybór i pole do popisu. Robot Kobo 7 można sobie wykorzystać również jako wagę. Czyli na przykład zdejmiemy sobie tą górną pokrywę naczynia do gotowania na parze. Wchodzimy tutaj w funkcję wagi. Tą wagę teraz jest akurat wyzerowana. Na każdym etapie ją można sobie wyzerować. I od 0 gramów do maksymalnie 3 kg. Waga nam tutaj zważy cokolwiek. Teraz sobie kładę miarkę. Miarka waży 44 gramy. I cokolwiek sobie kładziemy, wszystko mamy dokładnie zważone. Jeśli zauważycie, że z wagą dzieje się coś złego, że nieprawidłowo waży, wówczas należy przeprowadzić kalibrację. Wtedy jesteśmy tutaj dalej w funkcji wagi. Naciskamy w ekran i przytrzymujemy palcem. Pokazuje się komunikat, że mamy położyć 1-kilogramową przedmiot. Najlepiej jest to, żeby to był odważnik. Ja tutaj mam taki odważnik właśnie 1-kilogramowy. Teraz sobie zerujemy tą wagę. Kładziemy odważnik na wadze. I pokazuje nam 998 gramów, czyli brakuje 2 gramy. Waga działa nieprawidłowo. Naciskamy przycisk kalibracja. O, i teraz już waga została skalibrowana. Zdejmujemy ten odważnik. I żeby sprawdzić, że waga działa prawidłowo, wchodzimy z powrotem do funkcji wagi. Kładziemy odważnik. Mamy dokładnie 1000 gramów, czyli waga działa prawidłowo po skalibrowaniu. Co jest jeszcze ważne w funkcjonowaniu robota Kobo 7? Po pierwsze, ważne jest, żeby robot stał na płaskiej, równej powierzchni. Dzięki temu waga będzie tutaj pracować prawidłowo, wskazywać prawidłowo, jak również zniweluje to drgania, które powstają na przykład, kiedy robot pracuje na wysokich obrotach albo przy funkcji wyrabiania ciasta. Drugą ważną rzeczą jest to, że jeśli chcemy otrzymywać na bieżąco aktualizację systemu, jak również aktualizację bazy przepisów, ważne jest, żeby robot był tutaj włączony z boku w trybie czuwania oraz na stałe podpięty do sieci Wi-Fi. Oglądając filmy na moim kanale, doskonale wiecie, że zawsze w każdym moim filmie jest jakiś bonus, czyli kod rabatowy. Dzisiaj mam dla Was kod rabatowy naprawdę rewelacyjny. Jest to kod GOT400. Kod obniża cenę robota Kobo 7 aż o 400 zł, zatem jeśli chcecie zakupić ten robot, do czego Was gorąco zachęcam. Jest to jedyna okazja, żeby go kupić w naprawdę atrakcyjnej cenie. Jak zawsze, w każdym moim filmie jest kod standardowy, GOT250, ten kod funkcjonuje zawsze. On obniża cenę robota o 250 zł, zatem zawsze jest okazja, żeby kupić robot Kobo 7 taniej. Link do sklepu znajdziecie pod każdym moim filmem. A kodów bonusowych szukajcie również w opisach pod filmem. Na koniec chciałam Was zachęcić do oglądania filmów na moim kanale. Tam wykorzystuję również te elementy, które Wam tutaj pokazałam przy konkretnych przepisach. Myślę, że omówiłam Wam tutaj wszystkie podstawowe funkcje i elementy, ale jeśli o czymś zapomniałam, to chętnie Wam odpowiem, jeśli zadacie mi pytanie w komentarzu. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym filmie.